Ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Winnica. Od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Mam taki plan wobec wszystkich obserwatorów tego, co robi Fundacja Nasza Winnica, by w ich głowie powstało takie nieodparte skojarzenie. Książka za złotówkę? Funavi, Fundacja Nasza Winnica. Tam należy szukać czegoś, co jest wartościowe w treści, a jednocześnie tanie i nadaje się do rozdawania. Jest naszym pragnieniem, by wiele produktów naszego wydawnictwa było dostępnych dokładnie za jedną złotówkę. Czasami trochę więcej, czasami trochę mniej, ale żeby ta złotówka zawsze w tyle głowy wisiała i zachęcała Was do wchodzenia na stronę fundacji i patrzenia, co jest nowego i co można by nabyć i wykorzystać w swojej pracy duszpasterskiej, w swojej pracy parafialnej, w swojej pracy wspólnotowej, czy w ogóle w swoim życiu, bo nie trzeba być żadnym oficjalnym liderem, by kupować nasze książki i dzielić się tymi książkami z innymi. Miło mi jest poinformować, że kolejne dwie książki weszły w naszą nową optykę cenową, książek za złotówkę. I książki Jak czytać i rozumieć Pismo Święte i Perypetie Młodości od dnia dzisiejszego schodzą ze swoją ceną niżej, która kiedyś była osiągalna dla pakietów 500 czy 1000 egzemplarzy. W tym momencie jest to osiągalne dla pakietu 50 egzemplarzy. Jeżeli nabędziesz 50 egzemplarzy tej książeczki, czy 50 egzemplarzy tej książeczki, zapłacisz za jeden egzemplarz tylko jedną złotówkę. Ale trzeba się spieszyć, gdyż robimy to w naszej kolejnej akcji przedsprzedażowej. Na zamówienie mamy tylko wtorek, środę i czwartek, koniec lutego 2019 roku. Jest to związane z tym, że do końca lutego mamy niezwykle korzystną ofertę w drukarni, którą chcemy wykorzystać. I mimo, że mamy pewne zapasy tych książek w magazynie, pewnie po 1000 egzemplarzy jednej drugiej książeczki, to chcemy wykorzystać ten rabat, żeby dać Ci możliwość nabycia tej książki taniej, odświeżyć swoje zapasy, no i żeby dobra literatura trafiała do ludzi. Zatem oferujemy do końca lutego te dwie książeczki za jedną złotówkę przy pakiecie 50 egzemplarzy. W skrócie, ta książeczka jest przewodnikiem dla tego, kto chciałby przeczytać całe Pismo Święte, nie pogubić się i zyskać jak najwięcej takich owoców, dobrych owoców tej lektury. Jest tu zastosowana pewna nasza charakterystyczna, nigdzie chyba nie spotykana metoda, jaką należy przyjąć metodę w czytaniu tego Pisma Świętego. Więcej w opisie tej książki. Natomiast książka Perypetie Młodości to książka przeznaczona przede wszystkim dla młodzieży. Doskonały upominek, drobny prezent dla młodych ludzi. Jest taka refleksja trochę teologiczna, trochę filozoficzna, trochę wychowawcza na temat tego, jak należy przeżywać młodość i co w tej młodości jest naprawdę ważne. Spieszmy się, mamy czas do końca lutego.